parę słów powiedziały, zakończyli się rozkładowania suszy, tego troszeczkę coś wyjaśnić, nic nie wiemy na ten temat. W tym roku z powodu suszy, jaka panowała w całej Polsce, a co za tym idzie na terenie naszej gminy, można było składać protokoły ubiegające się o jakąś tam, powiedzmy, skromną rekompensatę z tytułu poniesionych strat przez suszę. Pierwszy nabór wniosków był do 20 sierpnia tego roku. Wpłynęło 89 wniosków, z czego 75 wniosków było z terenu naszej gminy, 14 wniosków było spoza terenu gminy, ale rolnicy ci mieli grunty rolne położone na terenie naszej gminy. Następnie przedłużono składanie wniosków do końca września i w drugiej turze złożono 162 protokoły, z czego 132 były z terenu naszej gminy, 30 protokoły były złożone spoza terenu naszej gminy. To już jest przynajmniej dla mnie, to już jest któraś kampania, jak chodzi o szacowanie strat, ale powiem tak, takiego cyrku, jak był teraz w tym roku, być może to jest spowodowane tym, że mamy w niedzielę wybory, nie było nigdy jeszcze. Przepisy były zmieniane w trakcie prowadzenia prac komisji. Znaczy ludzie składali te wnioski w późniejszym terminie, kiedy już było po ukończonych żniwach. Komisja po prostu nie miała możliwości oszacowania zbóż, bo to już zboża były sprzątnięte. W pierwszym terminie mogliśmy szacować tylko zboża, nie mogliśmy szacować roślin strączkowych, nie mogliśmy szacować kukurydzy ani ziemniaków. Po 20 sierpnia pozwolono nam szacować kukurydzę, ale tylko na kiszonkę, ziemniaki i rośliny strączkowe, i oczywiście to żeśmy robili. I efekt tej pracy, powiedzmy, z naszej strony i ze strony wójta, który nam umożliwiał, dawał nam pojazd do poruszania się, no na pewno też dawał papier do pisania, a to tony tego poszły, może tony nie, ale 500 kilo papieru na te wnioski sporządzone przez panią Krysię. Efekt tego, powiedzmy, określiłbym jako no, mizerny, bo z pierwszej tury 30% strat przekroczyło tylko 57 rolników, z drugiego naboru 31 rolników, co daje nam 88 rolników z naszej gminy Gizałek. Dopowiem jeszcze tak, bo zorientowałem się, jak to wygląda w skali powiatu pleszewskiego. Więc na terenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Pleszewie, jak chodzi o dopłaty bezpośrednie, żebyśmy się zrozumieli, składa wnioski 3960 rolników. Natomiast zakwalifikowało się i złożyło wnioski te suszowe, gdzie zakwalifikowali się oni, bo przekroczyli 30% strat w gospodarstwie, było 1102 rolników. Mówiono, no i to będzie, i to już jest realizowane, że będzie ta rekompensata wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mówiono o 200 zł do 1 hektara poszkodowanego, nieubezpieczonego, i o 400 zł do 1 hektara użytków rolnych ubezpieczonego. Faktycznie wyszła to kwota 162 zł do 1 hektara nieubezpieczonego i 324 zł do 1 hektara ubezpieczonego. No taką ciekawostkę powiem, bo tak mówi się, że my nie dbamy o siebie i próbujemy wyciągać rękę, jak zwykle padają wszystko, KRUS im płacą, wszystko za nie płacą, że tutaj też próbujemy w jakiś sposób tam wyciągać rękę, powinniśmy się ubezpieczyć. No to tutaj też zapociągnąłem języka i jak chodzi o ubezpieczenie z tytułu suszy, ewentualnego wystąpienia suszy, to składka z 1 hektara, bo to jest dofinansowywane przez budżet państwa, to składka na 1 hektar fizyczny
wynosi w różnych firmach od 500 do 600 zł od hektara. Z czego firmy oczywiście bardzo niechętnie chcą ubezpieczać i mało tego, nie wiem czy to jest fakt, ale stwierdzili, że oni też się opierają na orzeczeniach tego instytutu tam w Puławach, które twierdzą, że nie orzekł, że była susza, także gdyby nawet ktoś miał faktycznie ubezpieczone to swoje gospodarstwo od klęski suszy, i tak by tego odszkodowania nie dostał. Także my z naszej strony tak uważam, żeśmy zrobili to wszystko, co można było zrobić. A mówię, przepisy zmieniły się w trakcie gry. Te ostatnie, które lekko łagodziły ten przepis, który został wprowadzony bodajże 5 lat temu, szacowania szkód w produkcji zwierzęcej, który dyskwalifikuje rolników, prawdziwych rolników, którzy no mają powiedzmy te 10, 15, 20 hektarów czy więcej i oni się utrzymują z pracy w tym gospodarstwie. Ten przepis ich od 5 lat dyskwalifikuje, bo nigdy nie wyjdzie im 30% strat z tytułu prowadzonej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Na naszych glebach tutaj niestety nie ma innej możliwości, z samej uprawy ziemi no, wyżyć się, utrzymać się po prostu nie da.